AMD miało ambitny plan podboju rynku kart graficznych. Wypuścili więc kartę RX 570, która wydajnościowo dorównuje GTX-owi 1060 za cenę około 800 zł. Więc co mogło pójść nie tak? Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a dzisiaj opowiem wam historię o karcie, którą zamordowali górnicy. No, mniej więcej od jakichś dobrych 8 lat Nvidia rozpanoszyła się na rynku kart graficznych, co nie zmienia faktu, że istnieją też alternatywne wybory. Jednak chyba nikt z nas nie przypuszczał, że ceny kart graficznych, a zwłaszcza Radeonów, pójdą tak niesamowicie do góry. Wszystko przez te kryptowaluty. W tym filmie jednak nie będę płakał nad smutnym losem graczy, którzy zmuszeni są płacić dużo pieniędzy za komponenty, które w sumie nie powinny tyle kosztować. A rozmawiał będę bardziej na temat dobrej karty graficznej, która została użyta przez górników jako kill-off, który pomagać im miał w staniu się bogatym. Konkretny egzemplarz, który będziemy dzisiaj omawiać, to Radeon brandowany przez firmę Sapphire. Konkretnie jest to Sapphire z serii Pulse, dokładnie model RX 570 z 4 GB pamięci VRAM. Chłodzenie referencyjne jest wykonane solidnie, a duży wentylator zapewnia sprawny przepływ powietrza, no i w sumie kiedy testowałem kartę, temperatury nie przekraczały 80 stopni, no więc uważam, że karta trzyma temperatury na dobrym poziomie. No i myślę, że też istotnym punktem w tej recenzji będzie też moja platforma testowa. Tak więc mój komputer jest wyposażony w procesor AMD Ryzen 1700. Podkręcony został on na 3,4 GHz. RAM to 16 GB od firmy Crucial, taktowany na 2400 MHz. Płyta główna to MSI X370 SLI+. Mamy też do dyspozycji dysk SSD na system Samsunga Evo 840-120 GB oraz myślę, że też istotnym punktem będzie to, że gry ładowałem z macierzy dwóch dysków HDD o pojemności 320 GB firmy Hitachi, 320 GB pojedynczy dysk, no czyli mamy tam mniej więcej 600 GB pojemności. Okej, no tak więc zapraszam was teraz na testy w grach. Tak jak więc widzicie, w Overwatchu, który generalnie uchodzi za grę dość zoptymalizowaną, mamy około 100 klatek. No i mniej więcej ta wartość się utrzymuje na wszystkich mapach, niezależnie od wybranej przez nas postaci. No więc generalnie ta gra nie jest specjalnym wyzwaniem dla tej karty graficznej i śmiga to wszystko naprawdę aż miło na maksymalnych ustawieniach. Więc jeżeli ktoś z was jest playerem Overwatcha i bardzo lubi tą grę, no to myślę, że taki Radeon spokojnie do rozgrywki w tą grę mu wystarczy. Oczywiście nie byłby to pełnoprawny film z 2018 roku, gdyby zabrakło w nim Fortnite'a. Tak więc na ustawieniach maksymalnych z troszeczkę zmniejszonymi cieniami dostajemy wartość mniej więcej 60-70 klatek. Generalnie gra chodzi naprawdę aż miło, bardzo dobrze się w nią gra, nawet kiedy komputer streamuje i karta jest też zaangażowana w enkodowanie obrazu, mamy tutaj do dyspozycji 60 klatek, co mogliście mniej więcej też zauważyć na moich poniedziałkowych streamach. No niemniej jednak myślę, że tutaj Fortnite jest takim troszeczkę wyjątkiem, ponieważ czasami w grze zdarzają się takie, nie wiem, dropy na ułamek sekundy do 40-50 klatek. Czasami jest to troszeczkę irytujące. Niemniej jednak myślę, że jest to wina samej gry niż karty. Dalej mamy Battlefielda 1. I ta gra jest troszeczkę ciekawa, ponieważ ona wspiera także technologię DirectX 12. No i tutaj AMD wręcz zapewnia, że karty Radeon mają sobie radzić lepiej właśnie z wykorzystaniem technologii DirectX 12, tak więc najpierw odpaliłem grę na maksymalnych ustawieniach Ultra w DirectX 11, dołączyłem do meczu, no jak widzieliście, był to mecz normalnie na ludzi, no i tutaj klatki trzymały się na poziomie 70, no i generalnie rozgrywka była bardzo komfortowa, wszystko wyglądało dość widowiskowo.
Jednak zaczęły się dziać dziwne rzeczy wtedy, kiedy postanowiłem uruchomić DirectX 12, ponieważ pierwszym dziwnym objawem było to, że gra w ogóle zlokowała się na 60 klatkach i nie wiem dlaczego, bo synchronizacja pionowa była wyłączona, a limit klatek był ustawiony na 200. Mimo to gra uparcie działała w 60 klatkach i to nie było stabilne 60 klatek, ponieważ czasami zdarzało jej się dość mocno chrupnąć. I zastanawiam się w zasadzie, czego to jest wina, bo też zauważyłem zdecydowanie większy input lag. Gra z wykorzystaniem technologii DirectX 12 nie wygląda ani jakoś specjalnie lepiej, a chodzi zauważalnie gorzej. Więc jest to taki troszeczkę dziwny przypadek. Następną grę, którą testowałem, jest to Need for Speed z 2016 roku. Nie jest to najnowszy Need for Speed, ale moim zdaniem wygląda on dalej dość widowiskowo. No i po ustawieniu maksymalnych ustawień graficznych otrzymujemy stabilne 60 klatek. Gdy sobie po prostu podróżujemy po mieście czy się ścigamy, generalnie ta wartość oscyluje w granicach właśnie tych 60 klatek. Oczywiście czasami, kiedy w coś przyłoimy i więcej efektów cząsteczkowych dostanie się na scenę wyświetlaną, no wtedy potrafi to chrupnąć nawet gdzieś do okolic 40 klatek. Niemniej jednak gra przez większość czasu jest bardzo przyjemnie grywalna, no i patrzeć na nią na takich ustawieniach graficznych to czysta przyjemność. Oczywiście nie mogło też zabraknąć naszego kochanego Wiedźmina 3 z wykorzystaniem tej karty graficznej. Tak więc Wiesiek na ustawieniach Uber z wyłączonym Nvidia Hairworks osiąga tutaj mniej więcej 40 klatek. No jest to wartość taka, powiedzmy, akceptowalna, jednak ja bym preferował osobiście obniżenie nieco tych ustawień tak, aby ten licznik klatek oscylował w granicach 60. No i na sam koniec zostawiłem sobie GTA 5, grę, która już ma parę ładnych lat na karku, ale dalej jest dość popularna, więc pomyślałem, że również ją stestuję. Do dyspozycji Rockstar oddaje też nam bardzo fajny benchmark, na którym widać czarno na białym, jak gra działa. No i tutaj generalnie również trzymamy okolice 60 klatek na maksymalnych ustawieniach. Niemniej jednak czasami tutaj potrafi coś nam spaść w okolice 50. Niemniej jednak myślę, że jest to ta wartość 60 jest bliższa temu, co utrzymuje się przez dłuższy czas. No i generalnie gra jest dość przyjemnie grywalna, więc jeżeli gracie dużo w GTA 5 i chcecie właśnie zakupić sobie tą kartę, żeby pykać sobie w GTA 5, to jest to spoko pomysł. No i moi drodzy, podsumowanie. Jest to trudna część tego materiału, ponieważ nie wiem, komu mógłbym polecić tą kartę graficzną, biorąc pod uwagę jej cenę. Mianowicie obecnie na XCOMie możemy tą kartę graficzną wyrwać od 1500 do 1600, mniej więcej w takich okolicach cenowych. Co zabawne, czasami taniej da się wyrwać nieco mocniejszą kartę graficzną Radeon RX 580. What? No i właśnie, moi drodzy, dlatego jestem mega zmieszany. Jakby główną rolę odgrywa to, że właśnie karta RX 570 najczęściej była wybierana przez górników, może nie wliczając to GTX-a 1070, ale tak, właśnie to na Radeonach najwięcej, myślę, kopano i dlatego ta konkretnie ten model jest strasznie drogi, nawet po dziś dzień. Jeżeli na przykład oglądacie ten materiał za rok, za dwa lata po jego premierze, może się okazać, że tych kart graficznych na rynku używanym jest całkiem sporo i to w dość tanich cenach, dlatego że górnicy przerzucą się na nowsze modele lub po prostu rynek kryptowalut się zawali. Wtedy myślę, że ceny takiego Radeona powinny być dość niskie. Oczywiście, no, wiadomo, istnieje ryzyko, że jeżeli ta karta pracowała 24/7 przez jakiś czas, no to ona może też się po jakimś czasie uszkodzić. No niemniej jednak myślę, że jeżeli by się wtedy wymieniło pastę termoprzewodzącą, no to jakiś czas ta karta graficzna powinna pochodzić. I myślę, że wtedy i tylko wtedy zakup takiej karty graficznej może mieć sens. Tak więc jeżeli dorwiecie tą kartę graficzną za jakąś taką bardziej rozsądną cenę,
myślę, że jak najbardziej warto kupić sobie takiego Radeona, ponieważ śmiga on ładnie i elegancko. Tyle z mojej strony, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie tego kciuka w górę, a jeżeli interesuje Cię technologia, to zerknij na mój kanał, gdyż tam jest trochę tego typu materiałów. Dajcie mi znać w komentarzach, jakiej karty graficznej Wy używacie, albo jaką kartę graficzną macie na oku. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, BIOS.